Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem. Dzień dobry Państwu. 67. nasze spotkanie. Polska żyje wciąż protestami rolniczymi. My w audycji, oprócz wyrażania solidarności z rolnikami walczącymi o polską wieś i polską żywność, pilnujemy, aby inne ważne sprawy nam nie uciekły. Taką ważną sprawą są na przykład dopłaty suszowe, na których to nabór ruszył w czwartek 29 lutego. Zaczynamy fleszem rolniczych wieści. Czyli najważniejsze sprawy w skrócie, na początek. W klubie hodowców bydła Witek Stańco i ciekawostki z życia krów. Magazyn prosto z pola z Krzysztofem Skibińskim, dzisiaj troszkę o rzepaku. O wspomnianych wnioskach na dopłaty suszowe w cyklu Gość rolniczych wieści. Gościć będziemy dzisiaj panią Joannę Znyk, kierowniczkę Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddział w Toruniu. W ostatnim wejściu już tradycyjnie rozluźnimy nieco atmosferę i zaprosimy do tradycyjnego konkursu. Możecie też Państwo liczyć na wyselekcjonowaną muzykę. Włączając klasykę i country. Country wprowadza nas do klubu hodowców bydła. Nie wiemy, czy dzięki temu lepiej się krówki cielą. Nie będziemy jednak tego zmieniać. Rolnicze wieści z Interwaksem. Sylwia Wysocka. Radosław Nowak. Zapraszamy. Talking about you and me and the games people play. Oh, the games people play now. Every night and every day now. Never meaning what they say now. Never seeing what they mean. In the wild away the hours. In the rivalry towers. Until they're covered up with flowers. In the back of the black limousine. Na 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 na. Talking about you. Cross our hearts and we hope to die, and the other is to blame. Neither one will give in, so we gaze at our 8x10. Think about the things that might have been. It's a dirty, rotten shame. Na 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 na. Talking about you. Teach your faith, but furthermore to hell with it. Come on and get on board. Na 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 na. Talking about you and me and the games people play. Na 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 na. You're talking about you and me and the games people play now. Flesz rolniczych wieści. A we fleszu zaczniemy od ważnych dat. I tak, 1 marca start naboru wniosków o wsparcie w formie instrumentu finansowanego na inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność. 15 marca rusza tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, ONW, ekoschematy, rolno-środowiskowo-klimatyczne i dopłaty ekologiczne.
Również 15 marca kończy się nabór wniosków o dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt w ramach działania Zarządzanie ryzykiem. 20 marca kończy się natomiast nabór wniosków na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 21 marca mija termin składania ostatnich dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań w ekoschemacie Dobrostan zwierząt. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31 października tego roku wydłużyło termin realizacji przedsięwzięcia i złożenia wniosku o płatność końcową w naborze Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dotyczącym zakupu i montażu silosów. Jak deklaruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydłużony termin dotyczy rolników, którzy we wniosku zadeklarowali termin realizacji inwestycji wcześniejszy niż 31 października. Resort Rolnictwa przekonuje, że zmiana ta nie powoduje konieczności zawierania aneksu do umowy, który rolnik zawarł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa trwa nabór wniosków o przyznanie rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Od 1 lutego do 31 marca 2024 roku rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne sprzedane podmiotom skupującym, które w 2023 roku stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Rekompensacie podlegają wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR. Decyzje w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa będą wydawane do 30 czerwca 2024 roku. Czas na wieści z Warszawy. Premier Donald Tusk zabrał głos po spotkaniu z rolnikami. Podkreślił: mamy jeden cel, chcemy chronić polskie rolnictwo. Oznajmił, że polski rząd i protestujący mają jeden cel – ochrona rynku przed niesprawiedliwą decyzją o liberalizacji handlu z Ukrainą. Premier zaznaczył, że chcemy pomagać Ukrainie, przejścia graniczne muszą być otwarte dla pomocy humanitarnej, wskazał jednak, że to nie może być kosztem polskiego rolnika, bo tu chodzi o życie. Natomiast w kontekście Zielonego Ładu zaznaczył, że ustalono, iż zostaną przygotowane precyzyjne postulaty polskiej strony. Dodał, że praktycznie wszystkie zmiany dotyczące rolnictwa są kolejnym ciosem i muszą być zawieszone i wycofane. Oświadczył, że rząd w Warszawie i rolnicy będą wspólnie działać na rzecz objęcia embargiem produktów rolnych rosyjskich i białoruskich. Mówił też o postulacie gwarantowanej ceny minimalnej na zboże, tak aby uzyskać podstawową opłacalność. Jest też postulat, żeby Unia Europejska sfinansowała zakup i transport zboża dla państw potrzebujących. Chodzi o to, aby uwolnić Europę od nadwyżki zboża. Premier wskazał, że jeżeli polskie postulaty nie będą rezonowały w Brukseli i po stronie ukraińskiej, to należy mieć na uwadze scenariusz dotyczący zamknięcia granicy. Był to flash rolniczych wieści.
To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Well, it's Friday night and I just got paid. Got money in my pocket to spend. Heading on down to the Fido-Do to meet with all my friends. They got an alligator stew and crawfish pie and jugs of homemade wine. With the Cajun band, they're playing enough and the dancers looking fine. Hey-ho, away we go, love to dance in the line. Hey-ho, away we go, we're having a good time. Hey-ho, away we go, staying all weekend. When we all go to the Fido-Do, good times never end. Down and it's time for us to go. Boss man calls once Monday comes and I go to earn more pay. And I can't wait till Friday comes and we'll do it all over again. Hey-ho, away we go, up the dancing line. Hey-ho, away we go, we're having a good time. Hey-ho, away we go, staying all weekend. We all go to the Fido-Do, the good times never end. Hodowców bydła. Klub hodowców bydła, a z nami Witek Stańco. Witam. Dzień dobry. Witku, dzisiaj ciekawostki z życia krów mlecznych. Tak. Pierwszą taką rzeczą, o której chciałem powiedzieć, bo tak mamy teraz taki, można powiedzieć, okres troszeczkę ciepła, troszeczkę zimna, no i rozpoczynają się też różne choroby oddechowe u bydła i padają pytania, dlaczego te krowy, te zwierzęta, te cielaki takie nieszczęśliwe, że tak bardzo na te płuca akurat chorują. I dlatego właśnie jako ciekawostkę chciałem powiedzieć, że ten proces chorobowy się rozwija. Ogromne znaczenie tutaj ma naturalna predyspozycja właśnie bydła do występowania tych chorób, głównie dolnych dróg oddechowych. Płuca akurat bydła dojrzewają późno, kończąc swój fizjologiczny rozwój dopiero w wieku 12-13 miesięcy. Ponadto stosunek, który jest najbardziej tutaj istotny, powierzchni wymiany gazowej do masy ciała, jest w przypadku tego gatunku najbardziej niekorzystny spośród wszystkich zwierząt hodowlanych. Jakie są tego konsekwencje? No konsekwencją tej sytuacji są zwiększone częstotliwości oddechów, co widzimy najlepiej hodowcy widzą u cieląt, oraz konieczność wentylowania większej objętości płuc. Przykładowo, jakbyśmy mieli porównać krowę a konia, w spoczynku konie muszą wentylować jedynie 10% objętości płuc, a bydło aż 30%. Mała powierzchnia płuc w stosunku do masy ciała oraz duże zapotrzebowanie na tlen powodują, że bydło praktycznie nie ma rezerwy tkanki płucnej na wypadek uszkodzeń. Dodatkowo zdolność regeneracji tkanki płucnej, co to jest też bardzo ma duże znaczenie, u bydła jest niewielka, zatem wszystkie przebyte choroby układu oddechowego i nabyte wraz z nimi przede wszystkim uszkodzenia tkanki płucnej mają istotny wpływ na zdrowie
zwierzęcia i przekładają się na jego przyszłą użytkowość. Jeżeli już mówimy o właśnie tutaj pojemności płuc, jeśli chodzi o oddech, warto wspomnieć też tutaj o krwi, dlatego, że taką krótką ciekawostkę, jaką chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy Państwo też sobie zdają sprawę z tego, żeby krowa produkowała 1 litr mleka, musi przez swój organizm przepompować, tak można kolokwialnie powiedzieć, od 350 do 400 litrów krwi. Także warto byłoby sobie o tym przypomnieć w momencie, kiedy bierzemy taki kartonik mleka do ręki. Jeśli chodzi o moc dodatków paszowych, nie jest też tajemnicą, że zwierzęta, które przeżuwają, produkują znaczne ilości metanu, ale tutaj nie chciałbym nikogo straszyć, bo to są normalne procesy, które zachodzą w ramach tutaj procesów trawiennych. Niektóre dodatki paszowe mogą hamować mikroorganizmy produkujące metan w żwaczu, a tym samym zmniejszać jego emisję. Jest to temat na czasie, bo się dużo mówi o produkcji właśnie gazów cieplarnianych. Zwierzęta te mają przedżołądki, w których są mikroby zwane metanogenami. Mikroorganizmy te są zdolne do trawienia grubego materiału roślinnego, ale niestety wytwarzają one metan jako produkt uboczny trawienia. Chodzi o fermentację litową. Metan jest uwalniany do atmosfery przez zwierzę w postaci bekania. Redukujące metan dodatki paszowe i suplementy, hamujące działanie metanogenów w żwaczu, to głównie syntetyczne substancje chemiczne, naturalne suplementy i związki, głównie do nich należą taniny i wodorosty lub tłuszcze i oleje. Istnieje potencjał dla naturalnych związków i materiałów do zmniejszania produkcji metanu zwierząt gospodarskich, chociaż produkty te nie zostały szeroko skomercjalizowane. Podawanie jednego rodzaju wodorostu w ilości np. 3% diety spowodowało do 80% redukcji emisji metanu przez bydło. Także myślę, że naprawdę, nie wiem, nie chciałbym powiedzieć, że w wodorostach siła, no ale na pewno nauka będzie próbowała to zweryfikować. Taki temat, ile palców ma krowa, bo jak się tak na nią patrzy, to krowa w sumie ma racice, które na pierwszy rzut oka składają się z dwóch palców. Jak to wygląda ze strony budowy kończyny? Racica stanowi, hodowcy też wiedzą, że to jest wytwórna skórka w formie puszki rogowej. Ona jest będącą osłoną dla kości trzeciego i czwartego palca, czyli palec środkowy to wewnętrzna część racicy, a palec serdeczny zewnętrzna część racicy. Osłony na palcach drugim i piątym nazywane są raciczkami lub racicami rzekomymi, natomiast odpowiednik kciuka tutaj został utracony. Co jest ciekawe, w każdej racicy znajduje się 6 kości, a każda noga typowej krowy, która waży, przypuśćmy, 600 kg, no to można powiedzieć nieduża, dźwiga około 165 kg, to dotyczy przednich nóg, i 135 kg na tylnych nogach. Jest to znaczny ciężar, jeśli weźmiemy pod uwagę stosunkowo delikatną strukturę nogi krowy w porównaniu z resztą jej ciała. Także tutaj ze względu występują różne choroby oddechowe płuc, związane właśnie tutaj z tym, że krowy mają małą powierzchnię płuc i się dziwimy, dlaczego tak jest, no to też możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą tak często choroby racic, które też są właśnie uzależnione z ciężarem, który przypada na każdą nogę. Klub Hodowców Bydła, a z nami był Witek Stańco. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Magazyn Prosto z Pola. Magazyn Prosto z Pola, a więc ze mną jest już Krzysztof Skibiński. Cześć Krzysiu. Cześć Radosławie. Pytanie takie będzie bardzo standardowe. Co tam w polu? Co tam w polu? Chciałbym dzisiaj, żebyśmy w tym odcinku skupili się na rzepaku. Jeśli już mamy kalosze i chęć, no to musimy się wybrać na to pole, bo bez kaloszy nie poleczę sam wchodzić w tą wiosnę. Oczywiście to jest bardzo dobre, że mamy wilgoć w tych polach, bo to jest potrzebne nam do tego, żeby te plony nam udały się. Większość plantacji czekała na to, żeby było można wjechać. Jeśli komuś się udało, to dał tą pierwszą dawkę azotu, żeby rzepak za nim nie czekał, tylko żeby azot czekał za rzepakiem, który wystartuje. Na polach kilka dni cieplejszych, a co pojawia się na tych polach? Przede wszystkim dorosłe osobniki pchełki rzepakowej, które już można poszukać. Na pewno te dni słoneczne, które teraz są, będą nam zwiększały naloty pozostałych szkodników. I będzie na pewno widoczne żerowanie tych osobników na łodygach, wgryzienia i miejsca składania świeżych jaj. W tym okresie trwa wylęk larw tej pchełki. Drugi szkodnik, który na pewno już też jest zauważalny, jest to dorosły osobnik chowacza brukwiaczka oraz chowacza czterozębnego. Oczywiście musimy wystawić żółte naczynia w każdym polu, żeby obserwować naloty oraz określić próg szkodliwości tych szkodników. W trosce o bezpieczeństwo Waszych upraw mamy przygotowane środki, które można stosować spokojnie od średniej temperatur 5 stopni na plusie. Także tutaj pilnujmy tego, ale nie zapominajmy również o tym, że mocno postępuje również porażenie roślin przez suchą zniszczenie
bieliznę kapustnych. Widać dużo świeżych infekcji, no i jak najszybciej trzeba wykonać zabieg czyszczący połączony z regulacją wzrostu, bo ten rzepak, jeśli dostanie temperatury, wody mu nie brakuje, azotu już też, mam nadzieję, w każdym polu, także będzie nam na pewno mocno i dynamicznie startował. Jeśli weźmiecie Państwo sobie takie liście do ręki, widać takie sklerocja, już gdzieś zmiany na liściach, także no, przegląd tych roślin jest konieczny. Wyciągnąć ją, wyrwać z pola, przekroić korzeń, zobaczyć, co się dzieje, jakie są niedobory, czy są jakieś zmiany kolorów, na ile ta masa jest nadbudowana, na ile ta masa zielona na górze, co ona potrzebuje, bo to jeśli sami nie wiecie, powiedzmy, jeśli macie tą roślinę w ręku, to można ją wyrwać, można przyjechać prosto do każdego z naszych punktów handlowych i w każdym punkcie otrzymacie na pewno do dobrą pomoc, a przede wszystkim dobre doradztwo i gotowe rozwiązania, które czekają na Was na półkach sklepowych. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o nawożeniu dolistnym, o stymulatorach. Czy można to łączyć teraz? Te zabiegi, czy to jest szkodnik, czy to są choroby grzybowe, to wszystko razem łączymy, razem z odżywianiem dolistnym. To robimy w jednym przejeździe, w jednym opryskiwaczu. Większość tych rozwiązań na szczęście można łączyć, także jeden przejazd. Oczywiście po pierwszym zabiegu czyszczącym mamy okienko 2-3 tygodnie i robimy już kolejny zabieg, także tutaj no za chwilę zacznie się już wyścig na polach z opryskiwaczami. A wróćmy do tych żółtych naczyń. Oprócz żółtych naczyń, jak jeszcze możemy dostrzegać nalot szkodników? No przede wszystkim, co musimy obserwować, pogodę, monitor temperatur. Intensywne namnażanie się szkodników następuje w temperaturach pomiędzy 10 a 12 stopni. Wystawienie tych żółtych naczyń to jest wiadomo jedno. Samo wystawienie nic nie pomoże, jeśli nie będziemy do tych naczyń zaglądać. Drugi temat, prawidłowe jeszcze wystawienie tego naczynia. Mniej więcej, żeby to było z 20-30 metrów od granicy pola, żeby to nie było przy samej granicy. To naczynie musimy pamiętać o tym, że musi być wypełnione wodą z płynem do naczyń albo z płynem do spryskiwaczy i regularność sprawdzania. Płyn po to też jest, żeby po pierwsze nam nie zamarzało, a po drugie, żeby też była warstwa, która będzie tam tego robaka utrzymywać i nie odleci nam jak wpadnie, bo sama woda niestety może po pierwsze zmarznąć powierzchniowo, no to wtedy wiadomo, szkodnik usiądzie na tym i odleci. A to, że pierwszy szkodnik może się pojawić już w lutym, to każdy wie, przede wszystkim jaja składane u podstawy stożka wzrostu roślin, czyli to jest ten okres, który jest bardzo narażony na ten nalot, a przekroczenie progu szkodliwości to 10 osobników w ciągu 3 dni w naczyniu lub 2-4 chrząszcze na 25 roślinach. Wiadomo, trzeba wszystko brać pod uwagę, to, że u kolegi 2-3 wioski obok nic się nie dzieje na polu, nie znaczy, że na naszej plantacji musi być spokojnie. Także traktujmy każdą plantację indywidualnie. Żółte naczynia i obserwacja, a żaden szkodnik nie będzie nam groźny. To był magazyn Prosto z Pola z Krzysztofem Skibińskim. Dziękuję, Krzysiu. Dziękuję bardzo. I w magazynie Prosto z Pola oczywiście słyszymy się już za tydzień. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem.
Gość rolniczych wieści z Interwaksem. Gość rolniczych wieści z Interwaksem, a jest nią dzisiaj pani Joanna Znyk, kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddział w Toruniu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Joanno, pani kierownik, w czwartek 29 lutego ruszył nabór wniosków o dopłaty suszowe za 2023 rok. Tak, zgadza się. Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 roku, przewidziane zostało udzielenie pomocy w tym zakresie. Chciałabym podkreślić jeszcze raz, że nabór już się rozpoczął i potrwa do 15 marca. Kto może skorzystać z tej pomocy? O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni, u których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. To jest bardzo, bardzo ważne. Wnioski o udzielenie tej pomocy można składać do kierownika biura powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a także bezpośrednio w kancelarii odpowiedniego biura powiatowego za pośrednictwem również platformy ePUAP oraz usługi mObywatel. Również można wnioski wysłać pocztą. Jakie są stawki, pani kierownik? Stawki są zróżnicowane, są cztery stawki pomocy. Wynoszą one od 250 do 1000 zł na 1 hektar i są uzależnione od wysokości szkód oraz obsady zwierząt, jaka znajduje się w gospodarstwie, zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy i konie. Ważny tutaj jest ten procent strat, od którego są uzależnione stawki i stawki na przykład uzależnione są również od posiadanych trwałych użytków zielonych i jak wspomniałam i obsady zwierząt. Może bym podała taki przykład, że jeśli ktoś posiada zwierzęta i na przykład z wyliczeń obsady wyjdzie im 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej, można uzyskać stawkę większą. W przypadku strat powyżej 70% w gospodarstwie, to jest stawka wynosi wtedy 1000 zł. A jeżeli ktoś nie ma, ma trwałe użytki zielone i nie ma obsady zwierząt, to wtedy otrzyma stawkę tą niższą 500 zł. I tak samo analogicznie, jeśli ktoś ma straty pomiędzy 30 a 70% z obsadą zwierząt, to wtedy stawka będzie wynosiła 500 zł, a jeżeli straty będzie miał pomiędzy 30 a 70% bez obsady zwierząt, stawka ta będzie wynosiła 250 zł. Pani Joanno, a jakie dokumenty należy przygotować przed wizytą w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Przede wszystkim musimy pobrać wniosek ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy wniosek dotyczy szkód spowodowanych przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, należy do tego wniosku dołączyć protokół sporządzony przez właściwą komisję, która jest powołana przez wojewodę oraz również należy dołączyć kopię polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia swoich upraw. Natomiast w przypadku, gdy wniosek dotyczy szkód spowodowanych przez suszę, należy wypełnić część B wniosku, który Państwo pobrali ze strony agencji i do wniosku należy dołączyć protokół strat wyliczonych przez aplikację suszową oraz oczywiście kopie polisy ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia upraw. Co jeżeli ktoś takiej polisy nie zawarł? No to nie mam dobrych wiadomości. Jeżeli ktoś takiej polisy nie zawarł, pomoc, wyliczona pomoc będzie automatycznie pomniejszana o 50%. Także warto pamiętać, jeżeli ktoś ubezpieczył gospodarstwo o dołączeniu tej polisy, to jest bardzo ważne, a jeżeli nie ma ktoś polis na ubezpieczenia, niestety musi się z tym liczyć, że pomoc będzie mniejsza o 50%. Ponieważ rolnicy zgłaszali pewne problemy z działającą aplikacją suszową, z tego co mi wiadomo, za aplikację Agencja Restrukturyzacji nie odpowiada. To znaczy tak, to jest prawda. Agencja nie nadzoruje procesu składania wniosków o szacowanie szkód, a jedynie udostępnia właśnie część danych wykorzystywanych do tego procesu. Dlatego też chciałabym
przekazać naszym beneficjentom informacje, aby ewentualne jakieś niedogodności czy rozbieżności w tych szacunkach nie zgłaszali do Agencji Restrukturyzacji, ponieważ nie mamy na to żadnego wpływu i nie nadzorujemy tej aplikacji. Pani Joanno, a ile w tej chwili już jest złożonych wniosków? Na tą chwilę w województwie kujawsko-pomorskim mamy złożonych 1260 wniosków. Może jeszcze wspomnę, że szacunkowo spodziewamy się około 24 tysięcy wniosków, dlatego też prosiłabym naszych wnioskodawców o jak najszybsze ich składanie. Termin już leci i potrwa. Ostatnim dzień składania wniosków jest dzień 15 marca, ale prosiłabym o niekumulowanie tego na ostatnią chwilę, gdyż usprawni to proces wprowadzania danych, który będzie wtedy trwał na bieżąco, a nie będzie skumulowany na jedną datę i przyczyni się na pewno sukcesywne składanie wniosków do tego, że rolnicy będą mieli płynniej wypłacane swoje należne pieniążki. Chciałabym również jeszcze dodać bardzo ważną kwestię, że przy składaniu właśnie wniosku, tego wniosku akurat klęskowego, czy jakichkolwiek innych wniosków do agencji, ważne jest, aby rolnik przed złożeniem tego wniosku upewnił się w biurze powiatowym, czy ma właściwy podany numer konta bankowego. Zdarza się tak, że rolnicy często zmienią konto bankowe, niestety zapominają o tym, aby powiadomić o tym agencję, czyli pójść do agencji i zmienić te dane z ewidencji producentów. Wtedy usprawni to proces przekazywania pieniążków. Oczywiście te pieniążki, jeżeli będzie nieuaktualnione konto bankowe, te pieniądze nie zginą, ale dużo, dużo później trafią na konto beneficjenta, bo będziemy musieli ustalić właściwe konto bankowe. Także jeszcze bardzo bym prosiła przed złożeniem wniosku, by upewnić się, że w ewidencji producentów w biurze powiatowym jest podane właściwe konto bankowe. A więc, drodzy Państwo, przypominamy, że nabór wniosków o pomoc suszową, tak zwaną, do 15 marca bieżącego roku przyjmują wszystkie biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Moim i Państwa gościem była pani Joanna Znyk, kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddział w Toruniu. Bardzo serdecznie dziękuję, pani kierownik. Bardzo również dziękuję panu redaktorowi i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. To był gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Rolnicze Wieści z Interwaksem. 67. spotkanie. Witamy ponownie i czas na... humor. Kaczyce nieopodal Cieszyna. Miejscowy gospodarz wychodzi rano oporządzić swoją krowę. No ale po chwili wzburzony wraca do chałupy, budzi swoich trzech synów, mówiąc: jakiś dupek ukradł nam krowę. Na co starszy syn: jak dupek, to znaczy, że konus z niego. Średni syn: jak konus, to pewnie skończyc. A najmłodszy: jak skończyc, to na pewno Wasyl. Zaprzęgli konia do wozu i pojechali do Kończyc. Dali Wasylowi po gębie. Wasyl jednak nie przyznał się do kradzieży. Profilaktycznie więc dali mu drugi raz po gębie i też bez efektu. Chcąc nie chcąc, wsadzili Wasyla na wóz i pojechali z nim do sądu grodzkiego. Stanęli przed sędzią i ojciec mówi: obudziłem się rano, patrzę, a krowę ukradł jakiś dupek. Mówię to moim synom. Najstarszy mówi, że jak dupek, to konus jaki. Średni mówi, że jak konus, to na pewno skończyc. Najmłodszy zaś mówi, że jak skończyc, to na pewno Wasyl. Daliśmy mu po mordzie, ale krowy nie chce oddać. Sędzia chwilę pomyślał i mówi tak: logika niby niezła, ale to jeszcze niczego nie dowodzi. No, na ten przykład, powiedzcie mi, co mam w tym pudełku. Ojciec odpowiada: pudełko kwadratowe. Najstarszy syn: to znaczy, że jest w nim coś okrągłego. Średni syn: jak okrągłe, to musi być pomarańczowe. Na co najmłodszy: jak pomarańczowe, to z pewnością mandarynka. Sędzia zdumiony zagląda do pudełka i mówi: no, Wasyl, trzeba będzie jednak krowę oddać. Długie, lecz warte puenty.
Długo też czekaliśmy za Państwa SMS-ami. Dziękujemy za ubiegłotygodniową zabawę. Prosiliśmy o nazwy miejscowości, w których Państwo nas słuchacie. Trzeba przyznać, mają rozmach nasi słuchacze. Dziękujemy. W drodze losowania 100 euro waksów wygrywa pani Barbara z Białotula. Pisaliście Państwo m.in. ze Żnina, Kaczkowa, Cerekwicy, z Niewolna, Gołańczy, Padniewa, Niestronna, Krzekotowa, Mokrego, Szczepanowa, Cegielni, Rąbczyna, Łekna, Karniszewa, Paryża. Wydaje mi się, że tego koło Damasławka, bo nie było napisane po francusku. Z Rzymu nikt nie napisał. Jesteśmy zawiedzeni, skoro już tak po europejsku tutaj działamy. Pozdrawiamy też słuchaczy z Czerniejewa i Kiszkowa. Z Janowca Wielkopolskiego i Mogilna też pisali. Także Sylwio, nasi sąsiedzi też się spisali. Dzisiaj też możecie wygrać 100 euro waksów, co jest równowartością 100 zł, które można realizować w każdym z punktów sieci Interwax. A więc w Żninie, Barcinie, Flantrowie, Hucie, w Wałczu lub Sępólnie Krajeńskim. Wymieniłam punkty szybciej niż Radek. No brawo ty, i dodam, że na realizację tego vouchera macie 30 dni. A dzisiaj również konkurs SMS-owy. Można przysyłać SMS-y aż do piątku. SMS ślemy na numer 663 352 377. 663 352 377. Jeszcze powiedz, Radku, co wpisujemy? Dzisiaj wpisujemy imię i oddział Interwaxu, gdzie robicie Państwo zakupy lub w którym to sklepie w miejscowości. Takie zakupy dokonacie po wygraniu vouchera. I tu, Sylwio, jeszcze teraz ja wymienię. Żnin, Barcin, Flantrowo, Huta, Wałcz, Sępólno-Krajeńskie. Szanowni Państwo, telefony w dłonie, piszemy, bierzemy udział w konkursie. A my już się z Wami żegnamy. Po naszym zejściu z anteny rozbrzmi w Państwa domach klasyka. Zatem życzymy przyjemnego wypoczynku. Rolnicze wieści z Interwaxem, jak zawsze, przygotowali je dla Państwa Sylwia Wysocka i Radosław Nowak. Życzymy udanego, spokojnego, niedzielnego popołudnia. Przypominam numer telefonu 663 352 377. Do usłyszenia.
I will always be as close as you remember from before. Now that you're out and now you're wrong, remember what is real and what we dream is life or love. Keep the laughter in your eyes. Soon you'll longer wait and cry.
Thank you.